Zazwyczaj nie czytam z kartki, ale dzisiaj muszę. I oto ziściły się marzenia naszej szkolnej społeczności i społeczności lokalnej Czerwonki. Dziś, 15 czerwca 2022 roku, otwieramy ten wspaniały obiekt sportowy. Od dziś moi uczniowie, no i oczywiście wszyscy chętni mieszkańcy, będą mieli komfortowe warunki do uprawiania sportu. Jak widzicie Państwo, obiekt zawiera w swojej przestrzeni i boisko do piłki nożnej, i skocznię do skoków dal, i rzutnię do pchnięcia kulą, i rzutnię do rzutu dyskiem, tartanową piękną bieżnię. Oprócz tego zyskaliśmy również nowe ogrodzenie. Rzadko dzisiaj widuje się na wsi takie obiekty. Ja się cieszę, że powstaje ich coraz więcej, bo mam koleżanki, kolegów. Cieszę się, że coś takiego powstaje nawet w małych miejscowościach. Tu kiedyś było pastwisko, a teraz jest boisko. Piękne boisko, wielofunkcyjne, które było niezwykle potrzebne dla tej szkoły, dla tej społeczności lokalnej, jakby się gmina Suchowola sportem stoi. I teraz tak naprawdę domykamy cały ten wieloletni cykl rozwoju naszych szkół, rozwoju infrastruktury sportowej. W tym roku również remont sali sportowej przy szkole podstawowej. Dzisiaj otwieramy to piękne boisko przy szkole podstawowej w Czerwonce i tak naprawdę już mamy wszystkie szkoły, że tak powiem, załatwione. Wszystkie są wyposażone w piękną infrastrukturę sportową, a już zaczynamy myśleć o remontach tych obiektów, które były budowane kilkanaście lat temu. Po pierwsze priorytetów pana burmistrza, po drugie możliwości, które pan burmistrz świetnie wykorzystuje do tego, aby zmieniać rzeczywistość, zmieniać państwo otoczenie. A ja się bardzo cieszę, że mamy coraz więcej takich samorządowców, którzy właśnie w sporcie upatrują priorytetów rozwoju lokalnych społeczności. Bo to boisko, ten obiekt ma służyć nie tylko uczniom szkoły, w której się znajdujemy. I bardzo mnie cieszą te głosy zarówno pani dyrektor, jako zarządcy obiektu, jak i pani burmistrza, który będzie, pana burmistrza, który będzie sprawował nad tym nadzór, że padają już dzisiaj deklaracje, że ten obiekt będzie otwarty również wtedy, kiedy szkoła jest zamknięta. Również po to, aby lokalna społeczność, nie tylko dzieci, nie tylko młodzież, ale również starsi ludzie, którzy lubią sport, mogli z dobrodziejstw z tego obiektu korzystać. Historia długa, pamiętam też, zrobiliśmy jako ludowe zespoły sportowe taki mini olimpiadę i nauczyciel, wielki działacz Jarek Klejno, mówił, ja pokażę boisko jakie jest, no i mówił, dobrze byłoby, żeby mieć boisko. Kiedyś też pamiętam, później po kilku latach, pamiętam i o tematyce radnego Czesia Marchela. No i na pewno to się nie uda, mówię, uda się, tylko przyjdzie czas. I całe szczęście, że jednak konsekwentność burmistrza z radą widzą, że ta potrzeba jest w małych szkołach, małych miejscowościach też. Jestem głęboko przekonana, że to boisko, które tak naprawdę urzeka, jest piękne, nie tylko będzie służyło temu, że dzieci wrócą do tego, do czego wrócić powinny były dawno, czyli do WF-u, do gimnastyki na świeżym powietrzu, czyli na podwórku, ale również na pewno będą tutaj przyszli mistrzowie, wicemistrzowie i sport da im siłę, da im to, co dać powinien. Jak się na teren gminy Suchowola wjeżdża, to tak jak wracam do domu rodzinnego. Życzliwością, z uśmiechem ludzie witają. Także naprawdę wiele razy tutaj już przyjeżdżałem. Już niestety niektórzy ci, z którymi zaczynałem kiedyś współpracę, poszli tam troszeczkę wyżej. Myślę o Zdzichu Dziewiątkowskim, o Wojtku, Krystoniu, także niestety, także odchodzą ludzie, ale cieszę się, że w dalszym ciągu przekazali to pałeczkę dla swoich następców, także sport na terenie gminy Suchowola, to co zostało już powiedziane, tylko należy potwierdzić, że jest na wysokim poziomie. Że... ...w otwarciu tego pięknego boiska, który będzie służył rozwojowi różnych dziedzin sportu. Cieszę się, że właśnie dzięki nowym programom rządowym, dzięki działaniom rządu, przede wszystkim dzięki aktywności samorządów
dzięki współpracy powstają właśnie takie piękne obiekty. Bardzo ważne jest to, że powstają właśnie w małych miejscowościach, a jak ważne, to podkreśla nam tu obecność najważniejszej osoby w państwie, która decyduje o rozwoju sportu. Myślę, że nie wszędzie udaje się dostąpić takiego zaszczytu, można by powiedzieć, że boisko sportowe otwierał sam minister sportu, przyjaciel sportu, który tak naprawdę kreuje politykę rozwoju sportu w państwie.